Jesteśmy w żarskich Kunicach, niegdyś Kunicach Żarskich, odrębnej miejscowości. Miejscowości o bardzo bogatych tradycjach przemysłowych, przede wszystkim związanych z przemysłem szklarskim i te tradycje do dzisiaj są kontynuowane. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić pewnej ciekawej postaci, mianowicie Hendrikowi Hogendornowi, Holendrowi, który tutaj jako młody chłopak znalazł się w Kunicach i pracował jako pracownik przymusowy w jednej z żarskich hut. Tutaj na kunickiej stacji rozpoczyna się przygoda, jak można tak to nazwać, Hendrika z naszym miastem. Jak to się stało, że znalazł się 850 km od domu? Ano, Niemcy potrzebowali przymusowej siły roboczej. Po cóż to? Ano przecież tysiące, miliony młodych mężczyzn, a jak również i nieco starszych, z czasem coraz większa grupa Niemców była powoływana pod broń. Zatem w zakładach przemysłu niemieckiego, przede wszystkim w zakładach przemysłowych, brakowało siły roboczej. Stąd też pomysł hitlerowców na wykorzystanie przymusowych pracowników. Tych pracowników próbowano pierwotnie zachęcać do dobrowolnej wyprawy do Niemiec. Niemcy organizowali na okupowanych terenach biura pracy, które organizowały akcję propagandową, zachęcając do pracy w Niemczech. Oczywiście takie akcje były także i w Polsce robione, ale także i w Holandii. Natomiast te akcje nie spotkały się z odzewem. Ludzie wiedzieli, co się pod tym kryje, że nie będą to idealne warunki pracy, ale praca ponad siły, praca wyniszczająca. 14 maja 1943 roku Hendrik zobaczył ogłoszenie w jego rodzinnym mieście Gouda, ogłoszenie o tym, że wszyscy urodzeni w 1921 roku mają zgłosić się do miejscowego biura pracy zorganizowanego przez Niemców. Właśnie mieli zacząć pracę na terenach okupowanych. No i Hendrik, który urodził się 1 lutego 1921, został skierowany tutaj do pracy w Żarach, w ówcześnie Kunzendorfie, do zakładów Ziegla. Zanim Hendrik trafił do Żar, na chwilę trafił do Mannheim, no ale później już droga była prosta właśnie tutaj do zakładów Ziegla. Te zakłady istniały od 1930 roku i produkowały KUDO, czyli Kunzendorfer Doppelglas, czyli szkło, które składało się z dwóch warstw, przedzielonych warstwą tworzywa, co powodowało, że taka szyba była bezpieczna. W razie rozbicia po prostu odłamki nie raniły osoby znajdującej się za tą szybą. Oczywiście to KUDO najlepiej nadawało się do produkcji szyb samochodowych, ale szybko te pożądane właściwości dostrzegł przemysł lotniczy. A jak przemysł lotniczy? To oczywiście Żary, żarskie zakłady Focke-Wulfa, które wykorzystywały produkowane tutaj szkło, jak również to szkło zakładów Ziegla było używane w niemieckich czołgach. Tutaj było ono wykorzystywane do produkcji przyrządów obserwacyjnych, a nawet ten słynny Ju-87 Stuka, samolot bombowy, nurkujący bombowiec, miał na wyposażeniu szkło produkowane tutaj w żarskich zakładach Ziegla. I właśnie do tych zakładów zatrudniających w 1943-1944 roku około 250-280 pracowników trafił Hendrik. Znalazł się w grupie pracowników przymusowych, którzy żyli tutaj w bardzo trudnych warunkach. Mieszkali w drewnianych barakach, to wiemy ze wspomnień Hendrika. Podstawowym produktem żywieniowym był kapuśniak, zupa, jak również różne wariacje na temat wykorzystania kapusty w menu. Pracowali tutaj także pracownicy przymusowi z innych części Europy, m.in. z Belgii, Francji, a także pracowały, co wspomina Hendrik, również rosyjskie kobiety. Dzisiaj po historycznych zakładach Ziegla niewiele już zostało.
Dzisiaj w tym miejscu mieści się fabryka wielkiego międzynarodowego koncernu Security Saint-Gobain. Natomiast gdzie można jeszcze zobaczyć pozostałości starego ogrodzenia, jak również leje. Leje, które mogą być lejami po bombardowaniu. 29 maja 1944 roku żary stały się celem kolejnego amerykańskiego nalotu i bomby tym razem spadły m.in. na Kunice. Celem amerykańskich latających fortec były właśnie zakłady szklarskie, huty w żarskich Kunicach i zakłady Ziegla również zostały uszkodzone. Te uszkodzenia co prawda usunięto i zakłady jednak dalej będą funkcjonować do momentu wkroczenia Sowietów, a później będzie w tym miejscu działała kunicka huta. Wspominałem, że warunki bytowe były tutaj nie najlepsze, no, ze względu na marnej jakości pożywienie. Natomiast warunki sanitarne również nie należały do najlepszych. Holenderscy robotnicy przymusowi mogli kąpać się tylko raz w tygodniu, ale oczywiście było to i tak zdecydowanie lepiej niż mieli pracownicy przymusowi z tych krajów Europy, których naziści nie zaliczali do aryjskich, czyli na przykład właśnie pracownicy przymusowi rosyjscy. Bo Holendrzy jako Aryjczycy mogli opuszczać obóz, jeździli po okolicy, mimo że zbyt daleko nie mogli się oddalać, to jednak wiemy, że Hendrik podróżował. Bardzo lubiał nasze Sudety, był na Śnieżce, no i tutaj z kolegami organizowali takie eskapady właśnie w Karkonosze. Tak, poza tym Holendrzy dostawali wynagrodzenie. Było ono co prawda niewielkie, ale pozwalało na pewnego rodzaju rozrywki i najpopularniejszą rozrywką Hendrika, o czym pisał do swojej żony, którą zostawił w Holandii, było oglądanie filmów. We wspomnieniach Hendrika bardzo często pojawia się motyw oglądania filmów, które zabijały nudę. Filmem, który zrobił na nim największe wrażenie, była nowa wersja przygód barona Münchhausena, bo w III Rzeszy, nawet pod alianckimi bombami, produkowano filmy, w tym też filmy rozrywkowe i ta wersja, której premiera miała miejsce 5 marca 1943 roku, była pełna efektów specjalnych, robiących wrażenie nawet dzisiaj. Ten film, jeśli będziecie mieli Państwo okazję obejrzeć, to zobaczycie, że był na wysokim poziomie i wcale się nie dziwię Hendrikowi, że właśnie ten film zrobił na nim szczególnie duże wrażenie. Monotonne życie holenderskich pracowników przymusowych, w tym też Hendrika, skończyło się 13 lutego. Już wcześniej słyszeli na pewno odgłosy zbliżającego się frontu, zbliżających się oddziałów Armii Czerwonej. Ewakuacja nastąpiła 13 lutego i Hendrik znalazł się gdzie? W Dreźnie. No to lepiej nie mógł trafić. Trafił z deszczu pod rynnę. Toż to czas, kiedy Drezno znalazło się w ogniu bombardowania alianckich bombowców, Brytyjczyków, którzy zrównali miasto z ziemią. Także Hendrik mógł oglądać te sceny, które opisał Kurt Vonnegut w rzeźni numer 5, zobaczyć to całe zło II wojny światowej. Na szczęście on akurat przeżył i trafił bardzo daleko od Drezna, bo znalazł się w Austrii i tam spotkał go koniec wojny. To ciekawe, że w miejscu, gdzie przed wojną i w trakcie II wojny światowej produkowano najnowocześniejsze niemieckie szkło, dzisiaj także jest huta, także jest zakład produkujący nowoczesne szkło należący do międzynarodowego koncernu. I w tym zakładzie, w tym miejscu, gdzie dzisiaj mieści się zakład, niegdyś pracował młody Hendrik Hogendorn. Człowiek, który z przemysłem szklarskim nie miał do momentu wybuchu II wojny światowej nic wspólnego, bo był muzykiem. Zabrał ze sobą tutaj do Kunic gitarę, a także tutaj zbudował dwie inne gitary, które służyły umilaniu czasu współtowarzyszom niedoli.
To ciekawa historia, jedna z wielu historii pracowników przymusowych, których wojna tutaj na ziemię żarską przyniosła. Dziękuję Państwu za uwagę and thank Patrick for your information about your grandfather. Thank you, Patrick.